oni z radością powrócili, bo czekali. Ale trzeba powiedzieć też, że przez ten cały czas pandemii, począwszy od marca, dostarczaliśmy ciepły posiłek do tych osób starszych. W późniejszym czasie to była pomoc też i telefoniczna, telefon zaufania, żeby mogli spokojnie porozmawiać, czy też abyśmy mogli im choćby zrobić zakupy, wykupić leki. To też dostawali takie pakiety do pracy, aby nie wypadli z rytmu takiego właśnie intensywnego czasu, który mieli w takim dziennym domu pobytu. A od 1 czerwca na nowo ruszyła pomoc dostarczania posiłków do seniorów tu w Częstochowie. Jest to program ministerialny, tak zwany ASOS, skierowany właśnie do osób starszych. I myślimy też, że z czasem, kiedy ta pandemia będzie wygasać, to też będzie możliwość zrobienia wyjazdu dla takich osób, które na ten moment codziennie będą otrzymywać ciepły posiłek. Także cieszymy się, że możemy pomagać, możemy z powrotem powracać do takiej aktywności, którą realizowaliśmy też cały czas w czasie pandemii. Dziś po raz kolejny też wydajemy paczki dla osób ubogich w programie żywnościowym unijnym FEAD. To jest około 500 osób, które dzisiaj przychodzą po te paczki od rana. To taki konkret, który realizowaliśmy i realizujemy każdego dnia jako Caritas naszej diecezji. Warto dodać, że wszelką pomoc od Caritas otrzymuje 1500 osób.